Panie pośle, tak się zdarzyło, że podczas debaty merytorycznej w Sejmie pan poseł Niesiołowski zaatakował dziennikarkę niezależną Ewę Stankiewicz. Jak pan ocenia takie zachowanie? Czy to pokazuje, że dzisiaj pan poseł Stefan Niesiołowski stracił jakiekolwiek hamulce do tego, żeby uczestniczyć w życiu publicznym? No, to nie jest pierwszy wyskok tego osobnika. Ja, mówiąc szczerze, nie posiadam kwalifikacji zawodowych, aby się kompetentnie w tym przypadku wypowiadać. Myślę, że trzeba by było zapytać o opinię biegłych z zakresu psychiatrii. Być może im udałoby się ustalić, jakie są przyczyny, jak można by było zapobiegać tego typu zachowaniom w tym konkretnym przypadku. Myślę, że być może były minister obrony narodowej, obecnie senator Platformy Obywatelskiej, pan Bogdan Klich, który z wykształcenia jest właśnie psychiatrą, pomógłby swojemu środowisku politycznemu z tym kłopotem się uporać. Właśnie, co do środowiska politycznego. Najczęściej jest tak, że jeśli któryś z posłów Prawa i Sprawiedliwości powie coś kontrowersyjnego, to wtedy pyta się prezesa PiS o to, jakie będą konsekwencje, jakie będą kary. Tymczasem dzisiaj premier powiedział, że Niesiołowski powinien przeprosić, ale on za bardzo się tym zajmował nie będzie, bo nie ma na to czasu. Czy dla premiera przestało być ważne to, co robi jego środowisko polityczne, to, że atakuje dziennikarzy? Ja być może na miejscu premiera Tuska starałbym się zapobiec tego typu zachowaniom. Być może powinien poprosić, aby klub Platformy zakupił stosowny fartuch, który byłby na wyposażeniu dla tego pana przygotowany na potrzeby jego pobytów w Sejmie. Być może, jeżeli fartuch byłby zbyt słabym rozwiązaniem i nie poskramiałby na tyle tego osobnika, może trzeba by było wypożyczyć z filmu Milczenie owiec klatkę, w której był przetrzymywany Hannibal Lecter. Nie wiem, na pewno trzeba by było coś zrobić, ponieważ ten pan staje się po prostu niebezpieczny dla otoczenia i środowisko, w którym się znajdujemy, oczywiście nie jest wolne od sporów, ale agresja fizyczna to jest jednak coś, czemu powinniśmy przeciwdziałać. A czy wierzy pan w to, że Niesiołowski przeprosi panią Ewę Stankiewicz? No, jeżeli będzie poddany jakiemuś specyficznemu i specjalistycznemu leczeniu, będzie już na odpowiednich środkach uspokajających, to ja jestem w stanie. Dzisiaj naprawdę psychiatria już posunęła się bardzo daleko i z trudniejszych opresji ludzie byli wyciągani i wracali do równowagi psychicznej, więc zakładam, że jeżeli będzie poddany właściwej terapii farmakologicznej, to być może uda się sprowadzić go do takiego stanu, który będzie zapewniał normalne funkcjonowanie i być może ten stopień agresji również będzie mniejszy.